Dzień dobry, witam Państwa w nowym roku, nowym, pięknym 2022 roku, który jestem całkowicie przekonany będzie dużo, dużo lepszy niż 2021. No chyba, że nie będzie. To jest kolejny program z cyklu Po stronie konsumenta. Program, który zaczęliśmy w roku 2021, ale w tym roku będziemy chcieli go kontynuować z dużo większą intensywnością, albowiem no, nadchodzący rok 2022, poza tym, że będzie oczywiście bardzo dobry, czego Państwu i sobie życzę, no, może przynieść bardzo duże zmiany dla konsumentów, dla naszych portfeli, dlatego bardzo prosimy o to, aby oglądać nas. Co tydzień w środę o godzinie 16:00 będziemy bardzo wdzięczni o zostawienie łapki w górę, suba, o rozpowszechnienie tego, czyli jak mówią w internetach, lajkujcie, subujcie, szerujcie. To jest, przepraszam za ten przydługi wstęp, to jest program Po stronie konsumenta i witają Państwa Marcin Izurek i Karol Wenus. Szanowni Państwo, dzisiaj zaczynając ten nowy rok, chcielibyśmy powiedzieć trochę o tym, czym jest BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, bo bardzo często jest ono mylone z BIG-iem, czyli Biurem Informacji Gospodarczej. Natomiast to są dwie różne instytucje, one trochę są podobne, ale jednak warto znać te różnice, gdyż pomimo pewnych podobieństw to są dwie różne instytucje. No więc przechodząc już do konkretów po moim długim, przydługim wstępie. Marcinie, co to w ogóle jest ten BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej? Tak, Biuro Informacji Kredytowej jest to spółka stworzona jeszcze w 1997 roku, czyli już funkcjonująca ponad 20 lat, przez Związek Banków Polskich. I ta instytucja, ten podmiot ma swoje umocowanie prawne, jak to mówią prawnicy, w ustawie Prawo bankowe. Jest to jedyna taka instytucja, która ma za zadanie zbierać, gromadzić, przetwarzać informacje o nas jako konsumentach, jako pożyczkodawcach, kredytobiorcach, celem po pierwsze monitorowania regulowania przez nas zobowiązań, ułatwienia podmiotom oceniania naszej zdolności kredytowej na poczet przyszłych pożyczek kredytów, jak i dla celów statystycznych. Ten cel statystyczny on jest często zapominany, ale ma na przykład dla GUS-u dość duże znaczenie. I kto w ogóle przetwarza i kto umieszcza dane w Biurze Informacji Kredytowej? Są to przede wszystkim banki i inne instytucje uprawnione do udzielania kredytów, czyli przede wszystkim spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, tak zwane SKOKi, ale również inne instytucje, instytucje kredytowe, instytucje pożyczkowe, które troszeczkę na innych zasadach, ale tak naprawdę dla nas, konsumentów, nie ma to większego znaczenia. Również dane o nas jako kredytobiorcach, pożyczkobiorcach umieszczają i przetwarzają. No właśnie, i jeżeli moglibyśmy powiedzieć, tak? co to jest to przetwarzanie danych. Co to jest to przetwarzanie danych? Zacznijmy od tego, jakie dane są przetwarzane. Ja tutaj mam ściągawkę, bo nie ukrywam, że jest ich bardzo dużo. Nie wymienię wszystkich, natomiast przykładowo. One są podzielone na dane dotyczące osoby fizycznej, czyli nas jako pożyczkobiorców, kredytobiorców, i na dane dotyczące naszego zobowiązania. No więc wśród pierwszych danych to jest imię, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, stan cywilny, jeżeli zabezpieczeniem jest nieruchomość, no to tytuł prawny do zajmowanego lokalu, tytuł prawny do nieruchomości, PESEL, NIP, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, mnóstwo takich danych oraz druga część, czyli dane dotyczące samego zobowiązania. Źródło zobowiązania, czyli kredyt, pożyczka lub podobne, kwota i waluta,
numer i stan rachunku prowadzonego w banku, data powstania zobowiązania, warunki spłaty zobowiązania ustanowione, zabezpieczenia prawne, no i chyba to, co jest najważniejsze, czyli przebieg realizacji zobowiązania, stan zadłużenia, ewentualną datę wygaśnięcia zobowiązania, przyczyny niewykonania zobowiązania, jak również przyczyny wygaśnięcia zobowiązania. To jest pierwsza rzecz, jakie są przetwarzane. Druga rzecz, na jakich zasadach są przetwarzane. I tutaj mamy dwie zasady, to znaczy po pierwsze zgoda, po drugie informacja. Czasami musi być to zgoda konsumenta, a czasami wystarczy sama informacja. Przede wszystkim zgoda konsumenta musi być na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania, które, uwaga, spłacamy regularnie, zgodnie z naszą umową. Jeżeli wszystko jest, mówiąc prosto, ok z naszym zobowiązaniem i z jego spłatą, to po wygaśnięciu tego zobowiązania bank BIK może przetwarzać te nasze dane wyłącznie za naszą zgodą, oczywiście z wyjątkiem tego, kiedy no niestety popadamy w zwłokę z spłatą zobowiązania kredytowego, no i tam niestety bank i BIK może przetwarzać te dane bez naszej zgody, ale o tym zaraz powiemy. Więc tutaj musi być zgoda. Natomiast co do kwestii przetwarzania bez naszej zgody po wygaśnięciu zobowiązania, wtedy kiedy wpadamy w zadłużenie, jak również przetwarzania w trakcie zobowiązania, kiedy spłacamy to regularnie, zgodnie z harmonogramem spłat, no to bank powinien nas o tym poinformować. Zawsze takiej informacji, szanowni państwo, szukamy pod koniec naszej umowy kredytowej, umowy pożyczki. Ona tam zawsze, zazwyczaj się znajduje, czyli bank nas informuje o tym, że nasze dane będą przetwarzane w biurze informacji kredytowej na takich to a takich zasadach. Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych także po wygaśnięciu zobowiązania, ta może być zawsze cofnięta zgoda. Plus jest tam jeszcze jedna ważna klauzula, a mianowicie, że wyrażamy zgodę jako kredytobiorca na sprawdzenie naszych danych w BIK-u przed udzieleniem nam pożyczki, bo na weryfikację naszych danych w BIK-u, kiedy przychodzimy po kredyt na etapie sprawdzania wniosku kredytowego, jest potrzebna nasza zgoda. Więc to jest taka ważna informacja. I trzecia rzecz, to warto powiedzieć, bo ludzie często są przerażeni tym, że ich dane są w biurze informacji kredytowej, bo to nie wiadomo, to jest jakiś tam rejestr, banki mają do tego dostęp, to jak tam jesteśmy, to znaczy, że jest coś złego. No niekoniecznie. Tu jest ta różnica, o której zaraz będziemy mówić, pomiędzy BIK-iem a BIG-iem, czyli Biurem Informacji Gospodarczej. BIK nie jest czarną listą. Tam są informacje o wszystkich zobowiązaniach, bo oczywiście uczestnictwo w tym systemie BIK-u jest co do zasady dobrowolne dla banków, SKOK-ów, innych instytucji pożyczkowych, natomiast z tego co wiem, chyba wszystkie one uczestniczą, no bo wiedzą, mają stamtąd informacje o kredytobiorcach czy potencjalnych kredytobiorcach. Więc nie bójmy się tego, że nasze informacje o nas, o naszym zobowiązaniu trafiają do Biura Informacji Kredytowej. Bójmy się tego, jeżeli tam znajduje się wpis o tym, że nie spłacamy tego regularnie, bo to może wpłynąć na naszą zdolność kredytową ocenianą przy nowym kredycie, tak? Czyli tytuł naszego dzisiejszego programu, tak? Wpis w BIK-u, a nowy kredyt. Taki wpis może mieć zarówno wpływ pozytywny, jak i negatywny, bo jeżeli bank widzi, że jest to kredytobiorca, który zaciągnął już kilka kredytów, ale wszystkie zostały spłacone w terminie, no to dostrzega, że ma do czynienia z rzetelnym kredytobiorcą, z rzetelnym konsumentem. Czyli to może mieć pozytywny wpływ na nas i na to, że dostaniemy ten kredyt, dlatego że bank widzi, możemy mu pożyczać, bo on oddaje pieniądze, ale z drugiej strony, jeżeli ten wpis będzie negatywny,
będzie dotyczył tego, że no, popadliśmy w jakąś zwłokę, jakieś opóźnienie, no to tutaj może się pojawić problem. Jeszcze jedna ważna kwestia, zanim przejdziemy do kwestii przetwarzania bez naszej zgody po wygaśnięciu zobowiązania, czyli tego, co może mieć negatywny wpływ. Bardzo często spotykam się z tym, że ktoś chciałby się zwracać do samego BIK-u, do Biura Informacji Kredytowej, o to, żeby zaprzestać przetwarzania jego danych osobowych, danych związanych ze zobowiązaniem. No nie. Wpisy w BIK-u są dokonywane przez instytucje kredytowe, pożyczkowe, więc nie zwracamy się do samego BIK-u, ale zwracamy się do banku, który wpisał nas do BIK-u i który jest zobowiązany do tego, aby aktualizować znajdujące się tam informacje, o czym powiemy później. Natomiast teraz ta kwestia, która może najbardziej interesować naszych widzów, mianowicie spłacam zobowiązanie. No okej, miałem problem w spłacie tego zobowiązania, nie spłacałem go regularnie, bank do mnie wysyła jakieś pisma, a moje dane nadal są w Biurze Informacji Kredytowej. Ja nie wiem, o co chodzi, no bo zaraz, spłaciłem już to całe zobowiązanie z problemami, ale spłaciłem. Czy to jest zgodne z prawem? Czy po wygaśnięciu zobowiązania także bez naszej zgody można przetwarzać te dane w BIK-u, czy też nie? I tutaj mamy, można powiedzieć, dość smutną informację dla spóźnialskich kredytobiorców, pożyczkobiorców, bowiem jest możliwe przetwarzanie naszych danych w BIK-u bez naszej zgody, również po wygaśnięciu zobowiązania, i zaraz wyjaśnimy, co to jest to wygaśnięcie, jeżeli wystąpiły trzy przesłanki łączne podczas spłaty tego naszego feralnego kredytu pożyczki. Jeżeli mieliśmy w ramach jakiejkolwiek płatności na podstawie umowy kredytu pożyczki opóźnienie w spłacie wynoszące co najmniej 60 dni, dodatkowo bank czy też inna instytucja pożyczkowa poinformowały nas, że zamierzają przetwarzać nasze dane bez naszej zgody właśnie ze względu na istnienie tego zadłużenia, i pomiędzy tą informacją o tym, że ma ta instytucja taki zamiar, a umieszczeniem faktycznego wpisu w BIK-u o nas upłynęły 30 dni, to faktycznie bank, instytucja pożyczkowa może nas umieścić bez naszej zgody, no i wtedy mamy problem, jeżeli chodzi na przyszłość, tak? Problem potencjalnie z zaciągnięciem nowego zobowiązania, bo jeżeli nie porozumiemy się po spłacie całkowitej pożyczki, kredytu z instytucją, która nas tam wpisała, to taki wpis może widnieć aż do 5 lat od finalnej spłaty umowy pożyczki czy umowy kredytu przez nas. No, czyli dość długo. Do tego jeszcze ta instytucja pożyczkowa no, nie ma żadnego obowiązku porozumieć się z nami co do tego wpisu. Także o ile jest on prawdziwy w tym zakresie wcześniejszym, o którym powiedziałem, no to nie mamy za bardzo pola manewru. Myślę, że jeszcze warto wspomnieć o jednej rzeczy, to znaczy każdemu z nas przysługuje prawo do sprawdzenia raz na pół roku za darmo informacji zawartych o nas w BIK-u. Poradników co do tego, jak to zrobić właśnie za darmo, i to bezpośrednio na stronie BIK-u, nie przez żadnych pośredników. Tutaj zalecam ostrożność, żeby właśnie nasze dane nie trafiły w niepowołane ręce albo żebyśmy nie spotkali się z jakąś ukrytą opłatą. No to zalecam to robić oficjalnie przez stronę BIK-u. No i znajdziecie Państwo, myślę, że wpisując prostą fazę w Google czy na YouTubie, jak to prosto zrobić. I jeszcze jedna rzecz w związku z tym, co powiedziałem przez chwilę, w związku z tym, że bez udziału instytucji kredytowej, pożyczkowej nie ma możliwości wyczyszczenia tego wpisu o nas w BIK-u. Nie dajmy się również naciągnąć żadnym, no właśnie, firmom, które gwarantują, że takiego wykreślenia dokonają, tak, za nas. O, to jest bardzo ważne, co mówisz, bo wpisując frazę w wyszukiwarkę internetową
wykreślenie z BIK-u, mamy mnóstwo naciągaczy, którzy piszą nam, gwarantujemy wykreślenie z BIK-u. Tam 30 dni twojego wpisu nie ma. Tak jest. Tak jest. A to nie jest... To nie jest takie kolorowe. To nie jest takie kolorowe, tak? I mając jeden problem, warto, czyli wpis w BIK-u, warto pamiętać, aby chcąc wyplątać się z tego problemu, nie wpaść w kolejny problem, czyli dać się naciągnąć jakiemuś oszustowi, który nam gwarantuje, że on nam wszystko wyczyści. No ale jak to ma zrobić? Skoro to nie on, to nie jest jego decyzja. Tak jest. No dobrze, a w takim razie jakie są te różnice pomiędzy Biurem Informacji Kredytowej a Biurem Informacji Gospodarczej? Tak, bo to jest bardzo często mylone BIK i BIG. Otóż BIG to jest Biuro Informacji Gospodarczej. Ono w pewnym zakresie jest podobne, bo przechowuje tak jak BIK w pewnej części informacje o zobowiązaniach, które nie zostały spłacone. Tylko że BIK spełnia rolę taką całościową. On również przechowuje informacje o tych zobowiązaniach, które są spłacane, które zostały spłacone, więc spełnia rolę pozytywną, jak i negatywną. No, Biuro Informacji Gospodarczej raczej spełnia tą rolę negatywną dla nas, jako dla konsumentów, bo tam, jeżeli ktoś zalega nie tylko z kwestiami kredytowymi, ale różnymi, no to tam może zostać wpisany, ważne, nie tylko przez banki, ale także przez innych uczestników obrotu gospodarczego, a co ciekawe, czasami nawet przez osoby fizyczne można zostać wpisanym, tam jest to wymagane stwierdzenie tytułem wykonawczym. Biuro Informacji Gospodarczej to jest osobny temat, o którym zrobimy oddzielny program, dlatego że im bardziej człowiek się zagłębia w ustawę, na podstawie której działa, Biuro Informacji Gospodarczych, czyli ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, no tym więcej tam widzi dziur, pułapek, które chcielibyśmy omówić w osobnym programie. Na dzisiaj to rozróżnienie. Biuro Informacji Kredytowej to jest zupełnie coś innego niż Biuro Informacji Gospodarczej. Biuro Informacji Kredytowej nie jest czarną listą w przeciwieństwie do Biura Informacji Gospodarczej, więc należy rozróżniać te dwie instytucje. Natomiast co do szczegółów dotyczących właśnie BIG-u, czyli Biura Informacji Gospodarczej, odsyłamy do osobnego programu, który zapewne nagramy w niedługim czasie. Natomiast wracając do BIK-u, no to zdarzają się sytuacje, kiedy dane znajdujące się właśnie w tymże Biurze Informacji Kredytowej, przekazywane przez banki lub instytucje pożyczkowe czy też kredytowe, nie odpowiadają prawdzie. Coś się zmienia, my spłacamy zobowiązanie, w BIK-u dalej widnieje, że nie spłaciliśmy tego zobowiązania, no i to potencjalnie może robić nam problem z uzyskaniem nowego kredytu, pomimo że my rzetelnie wykonaliśmy swoje zobowiązanie, a w BIK-u widnieje informacja poprzez zaniedbanie banku, że z czymś tam zalegamy. No jak się przed tym bronić? Czy banki są bezkarne? Bezkarne nie są. Przysługuje nam przede wszystkim tak zwana ochrona cywilnoprawna, bowiem zarówno widniejące w BIK-u informacje, jeżeli nie są prawdziwe, nie są pełne, albo podmiot nie dokonał wykreślenia nas z BIK-u, a powinien, przede wszystkim w zakresie tego przeterminowanego zadłużenia, w orzecznictwie wskazuje się, że może to naruszać nasze dobra osobiste. A skoro tak, no przysługują nam szerokie uprawnienia przeciwdziałania takiej sytuacji. Przede wszystkim możemy dochodzić na gruncie cywilnoprawnym, czy to pozasądowym, ale przede wszystkim sądowym, jeżeli ten podmiot pożyczkodawca, kredytodawca
dobrowolnie nie poprawi, nie wykreśli danych, no to przysługuje nam roszczenie przed sądem o wykreślenie czy zmianę tych danych. Dodatkowo jeszcze, być może co istotniejsze w niektórych sytuacjach, jeżeli taki brak udzielenia nam kredytu przez inny podmiot wywołał w naszym majątku szkodę. Możemy dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia od tej pierwszej instytucji pożyczkowej, kredytowej. Tak, te zadośćuczynienia są różne, bo przeanalizowałem orzecznictwo i od takich dość symbolicznych kwot jak kilkaset złotych, to rzadziej, ale do kilku czy blisko 10 000 złotych, bo konkretnie pojawiały się takie kwoty jak 5 000, 9 000, 3 000, ale bardzo też ciekawe jest to, jak orzecznictwo opisuje nasze dobra osobiste, które zostały takim działaniem naruszone. I możemy przeczytać w jednym z orzeczeń, że powód utracił poczucie bezpieczeństwa, wiary w instytucje finansowe. Tutaj to w dzisiejszych czasach można powiedzieć, że ta wiara jest dość mocno nadszarpnięta, więc... Cudownie mi się bardzo podoba. Dobro osobiste w postaci wiary w instytucje finansowe. Bardzo mi się to podoba, naprawdę. Natomiast dalej czytamy. Bezprawne działanie strony pozwanej wzbudziły u powoda negatywne odczucie w postaci lęku, utraty wiarygodności w oczach banków czy też dewelopera. Tutaj widocznie dotyczyło to również nabycia lokalu czy nieruchomości u dewelopera. Zdaniem sądu powód rzeczywiście mógł czuć obawę, że wobec niewykreślenia jego danych osobowych z bazy BIK stanie się niewiarygodny w oczach przede wszystkim instytucji finansowych, u których między innymi występował z wnioskiem o udzielenie kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości. Bezczynność strony pozwanej przez okres prawie 2 lat, no to faktycznie dość długo, zdaniem sądu wywołały u powoda poczucie utraty zaufania w oczach osób trzecich, mylnie wskazując go jako osobę nieuczciwą, niedotrzymującą zawartych umów, a co za tym idzie nierzetelną. Potwierdzili to zeznający w sprawie świadkowie oraz sam powód, który zeznał, że stracił zaufanie do instytucji finansowych i poczucie bezpieczeństwa. Czyli widzimy, że poza samą ochroną taką niematerialną i możliwością wykreślenia czy zmiany naszych danych na drodze sądowej, możemy również uzyskać, no nie są to bardzo duże kwoty, no ale zawsze kilka tysięcy złotych, jak mówią, piechotą nie chodzi. No właśnie, ale czy na roszczeniach cywilnoprawnych się kończy? Otóż nie kończy się, dlatego że jak w bardzo wielu sytuacjach jest również obarczone obowiązek wykreślenia z BIK-u, przekazania informacji aktualnych, jest obarczony sankcją karną, na którą mogą być narażeni, na odpowiedzialność taką, mogą być osoby działające w imieniu banku czy instytucji parabankowej. Jeśli chodzi o banki, no to mamy artykuł 171 ustęp 8 prawa bankowego, który brzmi tak. Kto będąc do tego obowiązanym nie przekazuje do instytucji utworzonej na podstawie artykułu 105 ustęp 4, chodzi tu dokładnie o BIK, informacji o całkowitym wykonaniu zobowiązania albo jego wygaśnięciu, stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania, korekcie jego wysokości, nowo powstałych zobowiązaniach w terminie, uwaga, 7 dni od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przekazanie informacji, podlega grzywnie, no niebagatelnej, bo do 30 000 złotych. Także widzimy na tym przykładzie, że odpowiedzialności od banku możemy dochodzić nie tylko na gruncie cywilnoprawnym, ale ten obowiązek dla banku dokonania pewnych korekt w BIK-u jest obwarowany również sankcją karną. Notabene z podobną sankcją karną mamy do czynienia w przypadku BIG-u, czyli Biura Informacji Gospodarczej. Ona wynika z artykułu 47 przywołanej wcześniej ustawy o udzielaniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, czyli nie można bez żadnych konsekwencji, jako wierzyciel nie możemy
zaniedbywać, będąc bankiem, nie możemy zaniedbywać obowiązku do przekazania informacji do BIK-u. Czyli możemy tytułem podsumowania powiedzieć Państwu, Szanowni Państwo, przekazanie informacji do Biura Informacji Kredytowej nie jest niczym złym. Mogą być tam zarówno informacje pozytywne i negatywne. Jeżeli informacje w Biurze Informacji Kredytowej, w BIK-u nie zgadzają się ze stanem rzeczywistym, to nie jest tak, że musimy załamywać ręce i nie mamy żadnych możliwości działania, bo wiadomo, bank jest bezkarny i z bankiem się nie wygra, a przekonujemy w tym programie na gruncie wielu spraw, chociażby kredytów frankowych, że z bankiem da się wygrać i ten mit o banku, który za nic nie odpowiada, został już obalony, całe szczęście, czyli zawsze możemy żądać dokonania odpowiednich korekt w BIK-u i wskazywać na stosowne przepisy, czy to cywilnoprawne, czy też karnoprawne. Szanowni Państwo, to był pierwszy odcinek programu Po stronie konsumenta w 2022 roku. Zapraszamy również za tydzień w środę o 16:00. Jak co tydzień w środę o 16:00 będziemy przez cały rok mówić Państwu, że stoimy po Państwa stronie, czyli po stronie konsumenta. Za dzisiaj dziękuję bardzo. Marcin Izurek i Karol Wenus. Do zobaczenia.